Siemaneczko, z tej strony Sigu i w dzisiejszym filmie pokażę wam, w jaki sposób możecie szybko wbić setny poziom w Fortnite. Standardowo na ekranie wyświetla wam się 5 ostatnich subskrybentów. Bardzo wam dziękuję za zasubskrybowanie tego kanału, mega mi to pomaga. A jeżeli ty chcesz się tutaj pojawić w następnym odcinku, to wystarczy, że klikniesz ten czerwony przycisk subskrybuj na dole. Przypominam wam również o moim kodzie wesprzyj twórcę Sigu, który możecie wpisać w sklepie, co mnie mega wspomoże, oraz o trwającym konkursie na karnet bojowy sezon 7, a ja już nie przedłużam i przechodzimy do materiału. Także jak wiecie, no kilka dni temu wyszedł nowy sezon, a wraz z nim nowe błędy oraz nowe sposoby na szybkie wbijanie poziomu. Wiele osób pokazuje sposoby typu, że możecie otwierać skrzynki i tak dalej i za to macie expa, no ale nie oszukujmy się, trochę to trwa i w sumie nic nowego się nie dowiedzieliśmy. W grze pojawił się, chyba można to nazwać błędem, który umożliwia albo umożliwiał nam wykonanie naszych zadań na trybie laboratorium bojowe, na którym możemy sobie ustawiać dosłownie co chcemy. Głównymi wymogami, aby ten błąd nam zadziałał, jest uruchomienie laboratorium bojowego z zupełnie jakim lootem, tylko żeby nie był on ustawiony na domyślny. I to w sumie wszystko, co musimy zrobić. Od teraz powinniśmy móc wykonywać zadania na laboratorium bojowym, a te z zadawaniem obrażeń po prostu strzelając do botów. Na ekranie powinien wam się wyświetlić filmik od Glitch Kinga, który ładnie pokazał, jak to wszystko się prezentuje i jak ten błąd krok po kroku wykonać. The first glitch allows you to complete all of your challenges in Battle Lab. All you have to do is change the game loot to anything but not default. Nie jestem przekonany na 100%, czy ten błąd dalej jest aktywny w grze, ponieważ nie mam tego jak na ten moment sprawdzić, ale jeśli działa, to korzystajcie póki możecie, bo innej okazji może nie być. I to było w sumie na tyle z tego materiału, przypominam o subiku oraz łapce w górę, jeśli film ci się spodobał, a ja się żegnam, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!